Adrian Zandberg. Proszę bardzo. Dzień dobry. Miło mi się z Państwem spotkać w Katowicach. Dla mnie w szczególnym okręgu, bo tutaj posłem Lewicy jest mój przyjaciel Maciej Konieczny, który poprowadzi listę Lewicy w tych wyborach. Ale też w szczególnym i ważnym miejscu, w którym chcemy powiedzieć o problemie, który narasta w wielu polskich miastach, o kryzysie mieszkaniowym. Proszę Państwa, przez długie lata Polacy słyszeli, że jeżeli mają zdobyć dach nad głową, to mają sobie wziąć po prostu kredyt i nie zawracać tym głowy politykom ani samorządowcom. Taka opowieść była bardzo popularna. To była opowieść, którą opowiadali liberałowie, to była opowieść, którą opowiadała prawica. I przez pewien czas ona działała. Ale od kilku lat mamy do czynienia, proszę Państwa, z sytuacją, w której młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy zaczynają pracować, nie mają już zdolności kredytowej, żeby to mieszkanie na kredyt sobie kupić. Odłożę na bok, czy to w ogóle było sensowne, żeby kazać całemu młodemu pokoleniu pakować sobie nasze jarzmo 30-letniego kredytu. Ale to już jest po prostu niedostępne dla znacznej części ciężko pracujących młodych Polaków. Proszę Państwa, musimy zacząć prowadzić w Polsce politykę mieszkaniową, publiczną politykę mieszkaniową z prawdziwego zdarzenia. I po to jest Lewica. Po to, żebyśmy w końcu, po tych wyborach w Polsce zaczęli realizować program, który uczyni mieszkanie realnie dostępnym dla ludzi, którzy zaczynają pracę. Proszę Państwa, nasza propozycja to jest budowa 300 tysięcy mieszkań w ciągu kadencji, 300 tysięcy mieszkań w budownictwie społecznym. Za środki z budżetu państwa, budowanych przez samorządy, które dostaną bardzo hojną propozycję od strony państwa. Dostaną 100% kosztów budowy mieszkania, bądź też 100% kosztu remontu pustostanów, ale będzie też warunek, i to twardy warunek, patrzę tutaj na samorządowca i mówię to patrząc mu w oczy. Jeżeli samorząd dostanie złotówkę z budżetu państwa na to, żeby zbudować te mieszkania, to tych mieszkań nigdy nie będzie już mógł sprywatyzować, nie będzie ich mógł wyprzedać. Chcemy działać tak, jak w Wiedniu. Tam udało się zbudować potężny zasób mieszkaniowy, dzięki któremu jakość życia, koszty życia spadły, a jakość życia się podniosła. Byliśmy niedawno, jak Państwo wiecie, na tych wspaniałych wiedeńskich osiedlach. Osiedlach, które zmieniły zupełnie jakość życia ludzi, którzy zaczynają pracę. Jeżeli się spojrzy na to, jak to wygląda w Wiedniu i porówna się tę sytuację z dużymi polskimi miastami, to widać, że tam za mieszkanie płaci się proporcjonalnie dużo mniejszą część pensji niż u nas. Niż u nas, gdzie niestety w wielu miastach ludzie oddają 60, 70, nawet 80% tego, co zarobią, żeby wynająć dach nad głową. Możemy skończyć z tym patologicznym systemem, który pasie tylko wielkie banki i deweloperów i zamiast dopłacać po raz kolejny i kolejny pieniądze z budżetu państwa, które lądują na deweloperskich kontach przez programy kredytowe, które po prostu nie działają, bo wiemy to świetnie, to zostało już przetestowane, a ostatnio testuje to PiS, który uruchomił kolejny program kredytowy i w ten sposób tylko podbił w górę ceny mieszkań. My chcemy iść innym sprawdzonym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które jest sprawiedliwe społecznie, rozwiązaniem, które realnie pomaga pracownikom, rozwiązaniem, które pozwoli, wierzymy w to mocno, w ciągu kolejnej kadencji parlamentu przełamać kryzys mieszkaniowy i tu w Katowicach, i w całej Polsce. Proszę Państwa, wierzymy w zwycięstwo w tych wyborach. Wierzymy, że po 15 października trzy partie stworzą rząd. To będzie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Wierzyliśmy w to zawsze. Jestem naprawdę zadowolony z tego, że wszyscy ci, którzy nie rozumieli polityki i którzy mówili, że trzeba głosować na opozycji tylko na jedną partię, bo będzie tak wielka, że zniesie cały świat, wreszcie zrozumieli, że błądzili. Wreszcie przestali te głupoty opowiadać. Ostatnie wydarzenia pokazały, że tylko trzy formacje są w stanie, jak wejdą wszystkie do Sejmu, a wejdą wszystkie do Sejmu, utworzyć rząd. Dlatego
Nigdy żeście Państwo na naszych konferencjach nie słyszeli nic złego na temat opozycji i nadal tak będzie. Mamy pakt o nieagresji, ale jeszcze ważniejszy pakt jest paktem senackim. I chciałem powiedzieć kilka zdań i mogę to powiedzieć w imieniu Donalda Tuska, w imieniu Szymka Hołowni, Władka Kosiniaka-Kamysza oraz Lewicy, która ma wielu liderów i wiele liderek fantastycznych. Każdy, kto występuje i startuje przeciwko paktowi, pomaga PiS-owi. Chcę w Katowicach jasno i precyzyjnie powiedzieć. Każdy, kto startuje nie z paktu senackiego, a startuje samodzielnie, startuje przeciwko paktowi, pomaga PiS-owi. Żeby nie było tak, że te osoby doprowadzą, że z danego okręgu mandat weźmie PiS. To dotyczy również Katowic. Mówię jasno i precyzyjnie. Jest 3 kandydatów, w tym 1 kandydat paktu senackiego. Kandydat Lewicy, kandydat Koalicji Obywatelskiej, kandydat samorządowców i kandydat trzeciej drogi. To jest Maciej Kopiec. Chciałem podziękować Marcinowi Krupie, prezydentowi Katowic, za wsparcie paktu senackiego, za wsparcie idei paktu senackiego. Panie prezydencie, odbywaliśmy wiele ze sobą rozmów. Z pełnym szacunkiem. Były lepsze, były gorsze, ale z pełnym szacunkiem. Chcę panu bardzo serdecznie podziękować za poparcie paktu senackiego. To jest dla nas, dla wszystkich formacji bardzo ważne. Pakt senacki i Senat dają gwarancję rozsądku, dają gwarancję spokoju, ale dają również gwarancję, przyszły Senat, moim zdaniem bardzo, bardzo wielkiej aktywności i tu już będę mówił o Lewicy, bo chcemy tam wprowadzić wiele fantastycznych osób młodszego pokolenia, w tym osobę, która jest bardzo ważna dla Lewicy, tak jak wszystkie pozostałe, ale ona chyba szczególnie panią Magdę Biejat, współprzewodniczącą partii Razem, którą, jak wszyscy państwo wiecie, jest naszym wielkim partnerem, a my jesteśmy wielkim partnerem dla nich. W związku z tym w imieniu PPS-u, w imieniu Unii Pracy, w imieniu Socjaldemokracji Polskiej, partii Razem i Nowej Lewicy, którą reprezentuję, proszę was i paktu senackiego, proszę was o głos dla Macieja Kopca, osoby, która z tego miasta startuje do paktu senackiego. Od paktu senackiego się zaczęło. Poprzez brak ataków w ramach kampanii do zwycięstwa opozycji. A żeby zwyciężyć, to tak jak powiedziałem, wszystkie 3 środowiska polityczne muszą reprezentować Polki i Polaków w przyszłym parlamencie. Na koniec tej wyjątkowo politycznej wypowiedzi muszę jedną rzecz powiedzieć. Każdy robi również swoją małą, sympatyczną, uśmiechniętą, ciepłą prywatę polityczną. I ja też to zrobię. Dlatego, że przyjaźń jest ważniejsza od wyborów. Przyjaźń jest ważniejsza od polityki. Przyjaźń jest ważniejsza od wszystkiego, bo przecież dzień po polityce, po wyborach, po 15 października nadal będziemy przyjaciółmi. Adrian zwrócił się do wiceprezydenta Katowic, Jurka Woźniaka, z powiedzeniem, że samorządy dostaną środki finansowe, będą właścicielami mieszkań i będą o to dbali. Adrianie, chciałem ci powiedzieć, Jurek Woźniak, wiceprezydent tego miasta, będzie dbał o to na pewno, bo ma sprawy socjalne, sprawy lewicy w sercu. Znam się z Jurkiem 42 lata, jest wiceprezydentem tego miasta. Jest moim przyjacielem na zawsze, wiceprezydentem pewnie do momentu, kiedy i miasto, i on uzna. To dobry gość. Dziękuję serdecznie. Witam państwa serdecznie. Ja bardzo się cieszę, że
mogę gościć w Katowicach marszałka Czarzastego, Adriana Zandberga i mówić po nich. I ta polityczna wypowiedź była potrzebna, bo żeby budować mieszkania, najpierw trzeba zwyciężyć. Żeby realizować swoje cele polityczne, swój program, najpierw trzeba wygrać w wyborach. I ja o tych celach chciałbym powiedzieć, bo dla mnie jako kandydata ze Śląska, z Katowic, jedna rzecz jest bardzo ważna. Chciałbym, żeby nasz region, żeby Górny Śląsk był miejscem, do którego ludzie przyjeżdżają do pracy, był miejscem, w którym ludzie po studiach zostają, chcą tutaj żyć i pracować, chcą pracować na bogactwo Górnego Śląska. Dziś niestety ludzie ze Śląska wyjeżdżają. W ciągu ostatnich lat nasz region stracił 160 tysięcy mieszkańców i ja chciałem powiedzieć, że my na lewicy wiemy, jak ten trend odwrócić. My się nie godzimy z tym, że ludzie stąd wyjeżdżają. My chcemy, żeby Śląsk był fantastycznym, atrakcyjnym miejscem do życia, do którego się przyjeżdża, w którym się zostaje. I kluczowe jest to, co mówił Adrian Zandberg o mieszkaniach i te dostępne mieszkania na wynajem publiczne jako alternatywa dla rozwiązań rynkowych są konieczne, żeby ludzi stać było na mieszkanie. Ja słyszę coraz więcej takich historii. Historii młodych osób, które na pewnym etapie... Historia konkretna. Chłopak z Rybnika znajduje pracę w Gliwicach. Przeprowadza się tam, wynajmuje mieszkanie, układa sobie życie. Czynsz w jego mieszkaniu wzrasta dwukrotnie i on musi wrócić do matki do Rybnika, bo nie jest w stanie się utrzymać i stamtąd dojeżdżać do pracy. Tylko publiczne budownictwo mieszkaniowe, ale także coś, co na Śląsku jest kluczowe. Pieniądze na renowację pustostanów może sprawić, że młodych ludzi zwyczajnie będzie stać na to, żeby bez stresu, komfortowo, wygodnie w naszych miastach mieszkać. Ale to nie wystarczy. Żeby Śląsk był atrakcyjnym miejscem do życia, potrzebujemy rozwiniętego systemu usług publicznych. Potrzebujemy żłobków chociażby. I tutaj raz jeszcze wspomnę wiceprezydenta Jerzego Woźniaka, który pokazał, że te żłobki mogą być tańsze, mogą być bardziej dostępne. Katowice na tym polu mają istotne sukcesy. Potrzebujemy działającego transportu publicznego, o którym na lewicy bardzo dużo mówimy, ale potrzebujemy także zainwestować w śląskie uczelnie wyższe, w naukę, tak żebyśmy kształcili tutaj na naszych politechnikach, na naszych uniwersytetach najlepszą kadrę i żeby ona budowała potęgę śląskiego przemysłu. Bo Śląsk, kiedy był bogaty, kiedy był silny, kiedy był potężny, zawsze stał nowoczesnym przemysłem. I dla nas jest to kluczowe, żeby transformacja gospodarcza, energetyczna, która zachodzi w tym regionie, zakończyła się tym, że w miejsce tych dobrych, wykwalifikowanych miejsc pracy, które odchodzą, pojawiały się nowe. I to proponujemy dla Śląska. Mieszkania, usługi publiczne, transport i nowoczesny przemysł. I dzięki temu ludzie na Śląsk będą przyjeżdżać, żeby tu żyć, żeby tu pracować, a nie będą ze Śląska wyjeżdżać. I to jest nasz cel jako lewicy i po to idziemy do władzy. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo panu marszałkowi Czarzastemu za poparcie i za wsparcie, za wszystko, co dla mnie robi. Dziękuję bardzo moim przyjaciołom, przyjaciółkom z lewicy za to, co dla mnie robią, za to, że mnie wspierają na tej drodze do Senatu, po to, żeby opozycja była silna w Senacie. Dziękuję bardzo panu prezydentowi Woźniakowi za to, że samorząd katowicki z panem prezydentem Krupą wspiera także Pakt Senacki, za to, że możemy wspólnie działać. Proszę państwa, jestem Ślązakiem, stoję na tle spotka w Katowicach, które są centrum różnorodności, to jest cygiel kultur, to jest cygiel wzajemnej miłości, szacunku, wzajemnych wartości, które często się różnią, ale bardzo często potrafią tutaj, szczególnie na Śląsku, wspólnie ze sobą funkcjonować. I mówię tutaj szczególnie dwa dni po festiwalu nienawiści, jaki przywiozła tutaj Partia Prawa i Sprawiedliwość, festiwalu, w którym ludzie występowali przeciwko sobie, w którym ludzie oskarżali się o rzeczy, które były wyimaginowane, gdzie jedynym programem politycznym partii rządzącej było to, żeby zniszczyć kogoś innego. I przywozimy tutaj jako lewica energię z Marszu Miliona Serc, który odbył się w niedzielę w Warszawie, z Marszu Różnorodności, ale też Szacunku, z Marszu Miłości, z Marszu ludzi, którzy pokazywali tam, że chcą Polski otwartej, że chcą Polski nowoczesnej, europejskiej, chcą Polski, która łączy, która nie nienawidzi, która kocha i która nie dzieli. I taką Polskę też Państwu przywozimy tutaj jako lewica i taką Polskę Państwu także przywozi Pakt Senacki. Proszę Państwa, dzisiaj wybieramy pomiędzy tym, w którym kierunku pójdzie i Śląsk i Polska. Czy to będzie kierunek zamknięty, kierunek nienawistny, kierunek ksenofobiczny, kierunek, w którym ludzie się nie lubią, nie uśmiechają i nienawidzą. Czy będzie to kierunek Polski, w której ludzie się kochają, do siebie uśmiechają, gdzie sobie ufają, gdzie wspólnie tworzą wspólnotę gospodarczą, społeczną, ale także tą właśnie w małych ojczyznach, tutaj w naszych heimatach.
Wybierzmy pakt senacki, wybierzmy opozycję dzisiejszą z tego względu, że nie stać nas jako Polski, jako kraju, który przez 34 lata budował swoją demokrację i niezależność, nie stać nas na to, żeby dzisiaj skręcać w stronę autorytaryzmu, nie stać nas na to, żeby dzisiaj pokładać nadzieję w ludziach, którzy sami o sobie mówią, że stanowią zagrożenie dla Polski, ponieważ tak mówi pan Morawiecki, który jest spadochroniarzem w Katowicach. Proszę państwa, nie dajmy się nabrać nienawiści, nie dajmy się nabrać prawicowemu populizmowi, nie dajmy się nabrać tym, którzy nas dzisiaj chcą oszukiwać i wpędzać nasz kraj na skraj autorytaryzmu, na skraj orbanizmu, na skraj putinizmu. Wybierzmy dobrze, wybierzmy drużynę ludzi, którzy proponują miłość, którzy proponują zjednoczenie i którzy chcą tworzyć kraj dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pytanie od dziennikarzy. Dzień dobry, Julia Gemczyk, TVN24. Premier Mateusz Morawiecki niedawno mówił, że to właśnie opozycja ma przewagę w tej kampanii ze względu na to, że ma swoje samorządy i biznesy. Jak się do tego odniesie Lewica? Znaczy pan Morawiecki, premier, jak mówi, że opozycja wygra, bo ma po stronie biznesy, to powiem szczerze, człowiek, który ma na koncie ponad 100 milionów złotych, czego mu nie zazdroszczę, bo zarobił, aczkolwiek codziennie mówi do ludzi, którzy są nie tak bogaci i chce patować swoją skromnością. Człowiek, który umie robić te biznesy, bo z tego co pamiętam, kupił od kościoła działkę tanio, a sprzedał ją drogo. Człowiek, który całe życie w biznesie pracował, to brzmi to trochę śmiesznie. Pan premier Morawiecki, który mówi o tym, że samorządy popierają opozycję i ludzie z tych samorządów, a jednocześnie na konta PiS-u spływają pieniądze z członków zarządów spółek giełdowych albo spółek Skarbu Państwa. No bo zostali tam mianowani między innymi po to, żeby w tej chwili PiS-owi pomagać. No to powiem pani tak, następne kłamstwo. Wydawało mi się, że pan premier Morawiecki będzie taki moment, że w imię rozsądku przestanie kłamać. No i nie przestał. Po prostu nie przestał. Mnie jest nawet trudno komentować ciągłe te opowieści tej strony atakującej opozycję. Morawiecki naprawdę wziąłby się za mieszkania, a już nie ma na to czasu, bo zostały mu 2 tygodnie. Doprowadziłby do tego, żeby nie było 1 800 000 ludzi żyjących w skrajnej biedzie. Doprowadziłby do tego, żeby ludzie nie byli wykluczeni transportowo i doprowadziłby do tego, o czym w imieniu Lewicy miałem przyjemność 2 dni temu o tych marzeniach niespełnionych w Polsce mówić na marszu miliona serc. Więc panie premierze, niech pan przestanie ściemniać, tylko niech pan po prostu słucha mądrzejszych. Słucha mądrzejszych. Kaczyński do nich nie należy na pewno. Dzień dobry. Raz, halo, halo. Słuchaj, jak to do Polski? Państwu. Chciałem zapytać może pana przewodniczącego także o stosunki polsko-ukraińskie. No, wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że znaczne ochłodzenie nastąpiło, chociażby brak szefa MSZ na spotkaniu szefów unijnej dyplomacji lub brak polskiej grupy zbrojeniowej także na takich targach przemysłu zbrojeniowego. Jak państwo skomentują te stosunki polsko-ukraińskie właśnie? To może ja jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Ten brak ministra Raua na rozmowach w Kijowie jest ostateczną klęską polskiej dyplomacji. Tam, gdzie ogromnym wsparciem państwa, ale także polskiego społeczeństwa zyskaliśmy sobie sympatię Ukraińców, nawet tam nie udało się tego przełożyć na jakkolwiek sensowne i udane relacje z naszym ukraińskim partnerem. Prawo i Sprawiedliwości, i powiem to jednoznacznie i stanowczo, udało się w polityce zagranicznej spieprzyć wszystko tylko, co się dało spieprzyć. Bo jeżeli pomimo tego ogromnego wsparcia dla Ukrainy teraz nie ma dla nas miejsca przy stole, to znaczy, że sprawami zagranicznymi w Polsce zajmują się osoby skrajnie niekompetentne i czas z tym skończyć, bo koszty
pogorszenia relacji już nie tylko z Unią Europejską, ale także z Ukrainą, także z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych będziemy ponosić przez długie lata. I dla mnie, jako osoby zaangażowanej w sprawy zagraniczne, to jest jeden z głównych powodów, dla których naprawdę trzeba już skończyć z tą władzą i naprawdę trzeba ją wymienić. I dlatego zachęcam wszystkich do głosowania w najbliższych wyborach, głosowania na lewicę, na partie opozycyjne, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo w świecie. To jeszcze pytanie do na przykład pana przewodniczącego Czarzastego w takim razie, może tym razem. Znaczy w ogóle rządu wobec migrantów, to znaczy raz zapowiedź premiera o weta wobec unijnego paktu migracyjnego, no i także wprowadzenie kontroli granicznych na granicy ze Słowacją. Proszę pana, podstawowym problemem Polski jest brak polityki migracyjnej w ogóle. Chce wprowadzać weto w stosunku do czegoś, co Polsce nie zagraża. Gdyż to nie jest tak, jak mówi codziennie PiS, że Komisja Europejska chce wcisnąć do Polski 2000 uchodźców, a jeżeli my ich nie przyjmiemy, to będziemy za nich płacili kary. To jest po prostu nieprawda. Wręcz przeciwnie. Komisja Europejska uznaje to, żeśmy przyjęli w pewnej chwili ponad 1 000 000 uchodźców. Uznaje to. Komisja Europejska jest pełna szacunku dla narodu polskiego za to, że przyjął na przechowanie, bezpieczne przechowanie 1 000 000 dzieci ukraińskich. Uznaje to. Rząd polski nie jest w stanie wystąpić do Komisji Europejskiej i się dogadać, żeby Komisja Europejska dała nam na to środki, o co Lewica zresztą od roku prosi, żeby na Ukraińca przebywającego w Polsce było przeznaczone 500 euro miesięcznie. W związku z tym tworzą sztuczne zagrożenia. Nie ma tych zagrożeń. Mało tego, że tworzą sztuczne zagrożenia, to pod to jeszcze robią referendum. Referendum, które ma tylko i wyłącznie zmobilizować ich elektorat i dać im 2 punkty więcej, gdyż nie chce w Polsce nikt wcisnąć na siłę nikogo i nikt nie chce kar. A my powinniśmy jako Polska, jako rząd polski w trybie natychmiastowym wystąpić do Komisji Europejskiej o środki na tych uchodźców, których żeśmy przyjęli. Nie da się Lewica wciągnąć w absurdalną dyskusję o zagrożeniu, którego nikt Polsce nie chce sprezentować. To jest po prostu ściema. Od początku do końca ściema i trzeba to bez przerwy wyjaśniać. I skończę jeszcze jedną rzeczą. Jak można prawą ręką opowiadać o konieczności przyjęcia uchodźców, a lewą ręką brać kasę za to, że ludzie 1000 metrów od muru, który jest między Białorusią a Polską, płacą 1500 euro za wizę i bez żadnego sprawdzania, bez żadnej procedury bezpieczeństwa, bez żadnych procedur dostają tę wizę. Jak można po prostu prawą ręką opowiadać o bezpieczeństwie, a lewą ręką po prostu doprowadzać do totalnej patologii, do tego, co Unia Europejska, na co zwraca nam uwagę. W ramach paktu Schengen każde państwo ma prawo ograniczyć przyjęcie uchodźców na jakiś czas. To nie jest nowe. W związku z tym to jest w ramach prawa. Ale przestrzegam, i to będzie ostatnia rzecz, którą chciałem w tej sprawie powiedzieć. Przestrzegam pana Kaczyńskiego. Pana brat podpisał Schengen, a pan w tej chwili doprowadzi do tego, że z tego Schengen nas wyrzucą, że nasze dzieci będą stały tak jak ja 16 godzin na granicy. To pana robota. Jak pan o tym zapomniał, to przypominam panu. Miał pan brata, który prowadził inną, mądrzejszą w tej sprawie politykę. Przypominam panu o pana bracie. Dziękujemy bardzo. To była konferencja prasowa Lewicy w Katowicach. Zrobimy jeszcze wspólne zdjęcie na tle Spocka. Dziękujemy bardzo.